Więc witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku. Tym bardziej troszeczkę takim już świątecznym, ponieważ będziemy ubierać dzisiaj cały mój dom. Słuchajcie, ja nagrałam wstęp dzisiaj rano do tego filmu i niestety on się skasował. Więc nagrywam go jeszcze raz, żeby nie zacząć tego vloga tak wiecie z dupy. Także witam Was bardzo serdecznie i nie przedłużając, zapraszam Was na taki luźny dzień z nami, gdzie po prostu ubieramy sobie choinkę i przystrajamy dom w grudniu na święta. No co? Stwierdziliśmy, że choinka będzie w tym kornerze tutaj, dlatego, że w sumie to jest taki jakiś trochę niezaaranżowany tutaj korner, tylko, że ja tutaj mam widzieć takie pierdoły, jakieś kartony, buty, no i generalnie jeden karton, który mi się nigdzie nie mieści, bo potrzebujemy sobie kupić jeszcze jedną taką szafkę, ale wczoraj byliśmy w Ikei po bombki, które zaraz Wam pokażę, więc myślę, że po prostu sprzątnę ten korner tutaj i po prostu tutaj będą teraz, tutaj będzie teraz ta nasza choinka. Myślę, że to ma najwięcej sensu. O, ona jest w częściach. W ogóle byliśmy w Ikei, tak jak mówiłam, kupiliśmy bombki. Ja Wam zaraz pokażę wszystkie, ale zobaczcie, jakie piękne w ogóle bombki są w Ikei. One są tak śliczne, że to jest w ogóle masakra. Look. So pretty! Masakra! I one są w ogóle wszystkie szklane, także w ogóle ekstra. Zresztą kupiliśmy też takie o malutkie. W sumie ile kupiliśmy bombek? 60 sztuk, tak? Nawet więcej, około 70. W ogóle ja byłam przekonana, że ta choinka będzie 7 razy taka, ale jest dużo mniejsza niż myśleliśmy. Ale to dobrze, bo Bartek w sumie dobrze stwierdził, że będziemy mieli taką piękną, pełną choinkę. Także w ogóle I'm excited. Jesteś excited, kochanie? Odkurzacz poleciał na ziemię. Rzecz odkurzacz zwaliłeś. Więc słuchajcie, choinka nasza już jest ubrana, jak widać, jest absolutnie przepiękna, ale ja też wybrałam się dzisiaj do Primarku. Wybrałam się, słuchajcie, do Primarku, dlatego, że ja nie mam wypełnień do poduszek, do jaśków, ok? Ja mam tylko takiego jednego jaśka, on jest super stary, nie mam wypełnień, a wypełnienia w H&M-ie kosztują 7 funtów, a w Primarku kosztują 2 funty, a to jest jedno i to samo, dlaczego miałabym przepłacać? Więc tutaj kupiłam właśnie takie z Primark Home, 2 wypełnienia i jest trochę przypał, ja Wam powiem, dlaczego jest przypał, dlatego, że to jest najmniejszy rozmiar i to jest 45 cm na 45 cm, ok? A z H&M-u właśnie przyszła do mnie dzisiaj paczka zresztą takich świątecznych rzeczy i tam domówiłam poszewki na poduszki, takie typowe świąteczne, zaraz Wam je pokażę, tylko, że one mają 40 40 cm. Więc one albo będą bardzo wypchane, albo będą musiała to zwrócić po prostu. Ale mam nadzieję, że po prostu będą bardzo wypchane. Poza tym dziś żyję w takim przeświadczeniu, że to jest mimo wszystko jakiś tam poliester, więc to się powinno, wiecie, za jakiś czas ubić i powinno być okej. Więc let's hope for the best. Oprócz tego byłam jeszcze w Anthropology, ale to byłam wczoraj i w ogóle... I love this so much. Zobaczcie, jaka cute. To jest w ogóle świeczka szklana, która wygląda jak choinka. I to mi się w ogóle strasznie kojarzy z moją babcią. Moja się tutaj pamięci babcia właśnie miała takie rzeczy z takiego ala kryształu, także jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę totalnie kupić na święta. Ja już ją wczoraj paliłam, to jest taka choinka, którą się otwiera i to się tak zakłada i to jest w ogóle vibe. Totalnie mi się to kojarzy z Polską, z domem I love! Także to totalnie, słuchajcie, zaraz ustawimy i zmienimy z tej takiej świeczki normalnej, codziennej. Więc box H&M-u jest duży, ale wcale tutaj nie ma tyle rzeczy, także I have no idea why this is so big. Tak wyglądają te poduszki. Ja już jedną taką właśnie ubrałam na tego starego jaśka i stwierdziłam, że to nie wygląda dobrze, więc kupiłam 2 nowe wypełnienia. Bo miałam jeden stary, więc stwierdziłam, że potrzebuję 2 nowe. I słuchajcie, tak to wygląda. I one są po prostu bawełniane.
40 na 40. Jaki cute. Totalnie świąteczne, nie? W ogóle I love this so much. Także zaraz będę je ubierać na, mam nadzieję, te wypełnienia. Mam nadzieję, że będzie ok. Ściągnęłam ten jeden właśnie wkład tutaj. Myślę, że trochę liczę, kurczę, na cud, ale jak to przyłożę i wcisnę, to wygląda mniej więcej tak samo. Także próbujemy to, słuchajcie, założyć. Świetnie. W ogóle wygląda to rewelacyjnie. To jest tylko 5 cm różnicy. Takie są fajne, puchate, ale nie za grube. Także naprawdę wyszło ekstra. Oprócz tego też właśnie kupiłam T-set. Dlatego, że słuchajcie, ja się ostatnio oglądałam Plotkary. Ja kocham Plotkary. To jest mój ulubiony serial. Serial, przepraszam, jak większość z Was wie. I ja ostatnio właśnie zapragnęłam takiego T-setu, bo one wszystkie jak piją herbatę albo jedzą śniadanie, to mają taki piękny zestaw do herbaty. Ja mam bardzo małe mieszkanie, więc no nie jestem w stanie mieć tutaj takiego pełnego, pięknego, porcelanowego serwisu, ale poszliśmy na kompromisy i kupiłam sobie, słuchajcie, właśnie tylko dzbanek i dwie filiżanki z podstawkami, też właśnie z H&M-u. W ogóle na Black Friday były ogromne przeceny, także w ogóle wyrwałam to super, za super jakąś taką niską cenę, nawet nie pamiętam ile. I to jest wszystko porcelana. Także w ogóle vibes, the vibe is vibing, także też Wam pokażę, jak to wygląda. Ale piękne. No hello, zobaczcie, jakie one są piękne. Excuse me? W ogóle jakie głębokie, takie typowo herbaciane, cudownie. Okej, słuchajcie, to jest gigantyczne, okej? To jest gigantyczne. Ja jakoś miałam takie przeświadczenie na internecie, że to nie będzie takie duże. A to jest bardzo duże. Ale piękne! Piękne! A, tu. No hello! Nawet trochę, wiecie co, mi to nawet trochę przypomina Hermesa. Bo widziałam taki bardzo podobny zestaw właśnie od Hermes. Przepiękne. I love. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się ten t-set. No przepiękny, jest naprawdę, jest super, jest cudny. Słuchajcie, ja musiałam dokończyć nagrywanie na telefonie, dlatego że padła mi bateria w aparacie, a niestety nie naładowałam reszty akumulatorów. Anyways, anywho, słuchajcie, muszę Wam pokazać, pochwalić się taką jedną rzeczą, okej? Okay? Ja jestem taką babcią, że oh my god, ja kocham takie jakieś bibelotki, jakieś takie cute rzeczy. I właśnie z takich, słuchajcie, cute rzeczy, to przyjechała do mnie ostatnio moja koleżanka Madzia, wpadła do mnie na herbatę i przywiozła mi taką oto puszkę pierniczków z Marks & Spencer's, ok? Oh my god, we all need this. We all need this in our life. Bo słuchajcie, tu były ciastka, które już są zżarte, bo ja i mój chłopak nie mamy umiaru, ok? Więc tutaj były ciasteczka, które już nie ma. Ale, guys, ale... Ja mam nadzieję, że to będzie na lotnisku, jak będę lecieć do domu. Jeżeli to będzie na lotnisku, to ja od razu kupuję dwa takie dla mojej babci i dla dziadków Bartka, bo to jest po prostu wspaniałe. Słuchajcie, to jest taka puszka i tutaj ściąga się ten top jeszcze osobno i jest taki globe. I słuchajcie, nie wiem, czy będziecie się dowiedzieć, to świeci w nocy, to się w ogóle włącza. Chwila. O, i tutaj są w ogóle gwiazdy i to gra. Okej, okay. To się nakręca. How amazing this is, okay? To jest great, ja w ogóle... This made my day, okay? This made my day. Ja jestem przeszczęśliwa, to jest wspaniałe. I ja postanowiłam, słuchajcie, zobaczę, jak będę mieć czas, ale jeżeli będę mieć czas, to po prostu upiekę sobie pierniczki na święta i wsadzę je właśnie w te piękne pudełko, bo nie ma opcji, że je wyrzucę, bo jest za cudowne. I tak jak powiedziałam, fingers crossed, że będą to mieć jeszcze w ostatnie dni przed świętami na lotnisku, you know? Więc to jest to. Jeszcze zapomniałam wspomnieć, że jakbyśmy w IKEA-ku te wszystkie bombki, to jeszcze dobraliśmy sobie takiego Mikołaja. Dobrze, że mówię Mikołaja, chciałam powiedzieć, że to jest Mikołaj, right? Yeah. Dobraliśmy sobie takiego Mikołaja, którego posadzimy koło konsoli, koło telewizora. I co? I w sumie, słuchajcie, to by było na tyle. Ja bardzo lubię ozdabiać, ja bardzo lubię przystrajać dom i gdybym tylko mogła pójść full on, to tego wszystkiego byłoby 7 razy więcej, okej? Okay? Bo ja mam rozmach. Ja mam rozmach, jeżeli chodzi o prezenty, organizację, ja mam rozmach, więc u mnie wszystko jest po prostu on top notch. Ale nie zapominajmy, że to jest wynajmowane mieszkanie, które jest bardzo małe i ja mam tutaj bardzo mało storage, więc... A to są tylko święta, a ja już mam choinkę jakieś... Przepraszam, ozdoby choinkowe. No a jeszcze jest przecież Wielkanoc, prawda?
jeszcze są jakieś tam inne rzeczy i święta, więc na Halloween też są rzeczy, więc nie chciałabym po prostu przesadzić, żeby mieć za dużo tych wszystkich pierdół, bo ja ich po prostu nie mam gdzie trzymać. Simple as that. No, więc słuchajcie, to by było na tyle. Ja już przystroiłam sobie właśnie przepiękną choinkę moją. I'm so excited. Też właśnie ubrałam te poduszki, wszystko pasuje, jest super. Pokazałam Wam, co kupiłam, a teraz chyba po prostu siądę sobie i obejrzę jakiś świąteczny film i napiję się herbaty z mojego pięknego tea setu, który sobie kupiłam. I w ogóle też takie, co jest mega kochane, mam coś taką tradycję z moim chłopakiem. On kupił nam takie kalendarze adwentowe z Marks & Spencer. I tutaj generalnie jest miś, ktoś nazywa Spencer i my codziennie rano do kawy pijemy sobie jedną taką czekoladkę i mamy taki wholesome moment, że sobie tak razem siedzimy i w ogóle to jest cute i lubiłam takie małe rzeczy. No, a tak poza tym to zamienię jeszcze tylko świecę z takiej regularnej na tą choinkową i w sumie co? I to by było na tyle. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Ja się dzisiaj mam ogromny problem wysłowić, także jeżeli dotrwaliście do końca filmu, to good for you guys, good for you. To będą prawdopodobnie osoby typu moja mama czy moja babcia. Świetnie. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia. W następnym odcinku.